Zapraszamy do wysłuchania podcastu Uniwersytetu USB Merito. Odcinki w tym cyklu dotyczą zagadnień związanych z pracą i odpoczynkiem. Ten czas długiego weekendu majowego łączy te dwa elementy. Jest czasem wolnym, a jednocześnie 1 maja jest świętem pracy. Zapraszamy Was do wysłuchania rozmów z naszymi ekspertami, z których każdy poruszy zupełnie inny aspekt życia zawodowego. Ja się nazywam Joanna Cieśla-Kospalska, razem ze mną dzisiaj Aleksandra Romel domarecka wykładowczyni na kierunku bezpieczeństwa i higiena pracy na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będzie piękny temat, bo porozmawiamy sobie o równowadze między życiem prywatnym a zawodowym. Ale powiedz mi, tak naprawdę z Twojej obserwacji siebie i ludzi dookoła, czy coś takiego jak równowaga między życiem prywatnym i życiem zawodowym w ogóle istnieje? I właśnie ciekawy, ciekawy temat i ciekawy wątek, jeżeli chodzi o mnie, bo ja jestem ostatnio tak bardzo zajęta, że nie wiem, czy jestem dobrym przykładem na to, żeby opowiadać o równowadze. Ale oczywiście jest możliwy, tylko trzeba się zastanowić na początku, czym dla nas ta równowaga jest. Bo nie mamy gotowej definicji na równowagę między pracą a, ży, pracą a życiem osobistym. Nie ma czegoś takiego zdefiniowanego, więc chyba trzeba by było zacząć od tego, czym dla nas ta równowaga jest. I każdy sam powinien się zastanowić, a może nawet zacząć od wartości i pomyśleć, co jest dla mnie priorytetem w danym momencie i czy ja chcę tą równowagę w tej chwili osiągać i w ogóle. W którym kierunku będę podążać? Pamiętam taką sytuację, to co prawda było jeszcze z czasów, kiedy byłam na studiach, więc dawno temu, ale byłam u lekarza i nie pamiętam już z jaką dolegliwością, taką dam, nie wiem, typu przeziębienie czy ból pleców czy cokolwiek, nic strasznego. W każdym razie lekarz powiedział mi, że trzeba zachować równowagę. Osiem godzin studiowania. 8 godzin sportu i 8 godzin snu. No, wychodzi 24 godziny doby jak nic, nie? Wychodzi. Ale coś nigdy mi się nie udało tego zrealizować. To chyba nie jest taka równowaga, którą możemy osiągnąć. Pięknie by było, gdyby faktycznie można było tą dobę tak równo podzielić, ale Asiu, właśnie musimy się zastanowić, co jest dla nas ważne w danym momencie. Te priorytety, ustalanie tych priorytetów jest bardzo ważne. Ale to nie znaczy, że ja muszę 8 godzin spać i 8 godzin pracować, bo ja równie dobrze mogę 12 godzin pracować i 6 godzin spać i też będę szczęśliwa w danym momencie. Albo 6 godzin pracować i 12 godzin spać. Też. Nie. <gry> też. Dlatego chyba taki podział nie jest możliwy do końca, bo wszystko zależy, co się w naszym życiu też dzieje. Natomiast dobrze ten czas mieć zaplanowany, tak? I stworzyć sobie jakieś plany, działań, które mamy do zrobienia, które są dla nas pilne. Bo ja na przykład nie wyobrażam sobie, że pójdę na 8 godzin spać, jak wiem, że ileś rzeczy czeka pilnych, których nie tknęłam w danym dniu. Czyli dla Ciebie życie zawodowe byłoby ważniejsze niż sen. Wiesz co, w niektórych momentach pewnie tak, mm -hmm. bo ja w, yy, w tej chwili, yy, znaczy dla mnie priorytetem w tej chwili są rzeczy zawodowe. Co nie znaczy, że tymi wartościami nie, nie będzie rodzina, tak, czy, czy spotkania z przyjaciółmi, czy relacje w ogóle, ale akurat jestem na takim etapie, że pewnie wolałabym zrobić coś, co mam do zrobienia, niż odpoczywać. Mówię o, o śnie. Mhm. Za, to nie, nie, za to na rzecz pracy nie zrezygnowałabym z aktywności sportowych, których mam ostatnio bardzo dużo i które bardzo lubię i które one mnie napędzają i dodają mi energii. Przypuszczam, że wiele osób, które nas słucha, to są osoby, które łączą studia z pracą. Właśnie z życiem zawodowym, z życiem prywatnym, z życiem rodzinnym. I czy to nie jest teraz troszeczkę tak, że jeżeli my mamy wiele aktywności zawodowych, bo właśnie czy to będzie połączenie studiów i pracy, czy to będzie na przykład prowadzenie własnej działalności, czy własnej firmy, wiesz, trudno jest zamknąć o godzinie na przykład 16 komputer i powiedzieć sobie, dobra, to teraz ja już nie myślę o pracy. Tak? bo jakby nawet jeżeli nie chcemy myśleć o pracy, to często ta praca gdzieś tam w naszej głowie jeszcze zostaje, albo są powiadomienia w telefonie, albo media społecznościowe do nas krzyczą i gdzieś tam cały czas w tym obszarze pracy jesteśmy. To zdaje się, że też nam nie pomaga w zachowaniu jak na nią spojrzymy tak równowagi. Tak, dlatego dobrze. Wypracować sobie też pewne nawyki. Bo jeżeli wiemy, że to nam przeszkadza i nie chcemy być bombardowani ciągle powiadomieniami, mamy w telefonach pocztę mailową, wiadomości przychodzą, bardzo dobrze jest od czasu do czasu się po prostu wylogować ze wszystkiego. Znowu będzie to zależało od tego, jak my ten odpoczynek rozumiemy, jak my ten balans chcemy zachować. Czy to będzie dla nas właśnie rodzina, nie wiem, spacery z psem, praca w ogrodzie. Cokolwiek gotowanie może być, tak? Że jesteśmy w domu i wtedy nam nie przeszkadza, że coś tam się dzieje wokół, ale na przykład są osoby, które muszą mieć ciszę, muszą odpocząć. Po prostu w spokoju, muszą się wylogować z tych wszystkich social mediów, czy w ogóle z, z internetu i nie chcą być bombardowani. Problem jest też z tą dostępnością przy pracy zdalnej, przy tej zmianie, która trochę nastąpiła. I jeżeli mamy pracę zdalną, mamy też ruchome godziny pracy, co jest fajne dla jednych, że mamy elastyczne godziny pracy, możemy sobie ten czas rozplanować. Ale tu jest z kolei zagrożenie takie, że my, osoby, które z nami współpracują, mogą myśleć, że my jesteśmy przez cały czas dostępni. I ta praca nie kończy się o tej 16, tylko ciągle ktoś od nas czegoś chce. I jeżeli w tym momencie nie jesteśmy w stanie się wylogować i powiedzieć, dobrze, ja pracuję dzisiaj do 16 i od 8 do 16 jestem dostępna, załatwiam pewne rzeczy, to wtedy musimy nauczyć się też takiej asertywności trochę, żeby. Powiedzieć, nie, teraz to ja mam czas dla siebie, dla rodziny i nie będę zajmować się rzeczami służbowymi. Bardzo ciekawy temat poruszyłaś, bo pojawiały się przecież raporty, które pokazywały wyniki badań z, na osobach, które pracują zdalnie, chociażby od czasu, kiedy rozpoczęła się pandemia jakby zostały w tej pracy zdalnej. Która na początku wydawała się dla nich świetnym rozwiązaniem, ale potem się okazało, że tak na dobrą sprawę nie wychodzą z pracy, bo pracują w domu, po pracy też są w domu i ta granica między pracą a, a życiem prywatnym gdzieś tam w ogóle zupełnie się zatarła, ale w tym takim negatywnym ujęciu, to znaczy faktycznie mam wrażenie, że ja w pracy jestem cały czas, bo gdzie nie spojrzę, tam notatki, tam, nie wiem, komputer. I nie mam takiego, takiej swojej prywatnej przestrzeni. Jakbyś poradziła takim osobom, które pracują cały czas zdalnie, nie chcą wracać do biura, bo to mimo wszystko może być dobre rozwiązanie. Ale czują się też czasem przytłoczone tym, że tego oddechu brakuje. To jest taki wątek typowo BH-owski już nawet, bo bardzo ważne jest zorganizowanie sobie miejsca pracy. I niekoniecznie i tylko z punktu widzenia ergonomii i tych zasad, które powinniśmy sobie przy pracy zachować, takich fizycznych i technicznych, że odpowiednie biurko, odpowiednie krzesło, monitor na odpowiedniej wysokości, ale też organizacja samego miejsca pracy, żebyśmy my wiedzieli, że jak tam siadamy na tym krześle, na tym fotelu, to my jesteśmy w pracy. A już nigdzie poza tym miejscem. My nie trzymamy laptopa służbowego czy komputera, nie rozkładamy właśnie notatek. I pilnujemy, żeby to miejsce było jakby wydzielone. Tak jak mówi się, że jak pracujemy w domu, to żeby zachować taką równowagę też i żeby wiedzieć, kiedy jesteśmy w pracy, to rano powinniśmy normalnie wstać, ubrać się, pomalować i wtedy do tego biurka zasiąść, a nie przechodzić przez cały dzień w piżamie czy w dresie, bo wtedy faktycznie my nie wiemy, czy w pracy jesteśmy, czy nie. To wymaga oczywiście takiej samodyscypliny żeby nam ten dzień właśnie się nie rozjechał, żebyśmy wiedzieli, że tu jest, tu siedzimy, siedzimy przy tym biurku, załóżmy, tak? I skupiamy się na tym, co robimy, a nie w międzyczasie gotujemy obiad czy wstawiamy pranie. Bo mm -hmm. wtedy może się Uśmiecham. okazać, że my kończymy, jest 21, a my cały czas jesteśmy w pracy, bo cały czas mamy coś do zrobienia. Uśmiecham się, bo a propos tego przygotowywania do dnia pracy, ja przypomniałam sobie, jak ostatnio nagrywałam jeden z odcinków podcastu. E i mimo tego, że nagrywałam podcast, czyli wersję audio, nikt mnie nie widział, jakby nie było kamery, był tylko mikrofon i, i głos. To ja czy ubrana byłam wcześniej, ale zrobiłam i makijaż, i perfumy, i po prostu tak, jakbym szła na nagranie gdzieś tam zupełnie na zewnątrz. Nagrywałam siebie w domu. Ale to faktycznie robi bardzo dużą różnicę wtedy, kiedy miałam wrażenie wtedy, że jestem jeszcze bardziej taka zmotywowana, i spięta, i przygotowana do tego, żeby, żeby nagrywać, żeby wykonać po prostu pracę. Mhm. Tak, bo to nas jakoś mobilizuje chyba bardziej. Do tego, żeby się tak po mhm. prostu spiąć. teraz jesteśmy w pracy, a. Po pracy to mamy czas wolny i jesteśmy w innym miejscu. Nawet jeżeli mamy jeden pokój, to jesteśmy w innym miejscu później. W którejś książce, bodajże Kalaniu Porta, już nie pamiętam, w której on opowiadał o takim swoim z kolei przyzwyczajeniu związanym z końcem pracy. Z tym, żeby zaakcentować ten koniec pracy. No bo jeżeli pracujemy w biurze, możemy z tego biura wyjść, zamknąć drzwi, no i jesteśmy już poza biurem. Natomiast jeżeli pracujemy... Z domu przy komputerze, no to fajnie byłoby mieć jakiś taki swój rytuał, który pokaże nam, naszemu mózgowi zasygnalizuje, że już na dzisiaj koniec. Nie pamiętam dokładnie, co on mówił, natomiast o godzinie tam wyznaczonej przez siebie zamykał komputer i wypowiadał jakieś słowa, jakieś zdanie, typu, no to na dzisiaj już skończyłem. Coś w tym stylu, każdy sobie może, może sam. I wydaje mi się, że takie stworzenie rytuałów też czasem może nam pomóc, po prostu. Jeżeli wbijemy sobie do głowy, jeżeli się nauczymy, że to powoduje, że kończymy pracę, tak? że to już jest koniec, nawet jeżeli jesteśmy tak. w domu. W ogóle rytuały mogą nam pomagać. Poza tym, z tymczasem to trochę jest tak, że ktoś mądry powiedział, że zrobienie rzeczy, spraw, załatwienie spraw zajmują nam tyle czasu, ile na nie przeznaczymy. Więc faktycznie, jeżeli zaplanujemy, że skończymy pracę o 16, to powinniśmy tą pracę zakończyć o 16, pilnować tego czasu. Oczywiście, yy, można na przykład sobie robić, kończę, robię sobie plan dnia na następny dzień, weryfikuję, co mam do zrobienia następnego dnia, co skończyłam, czego nie skończyłam, nad czym muszę jeszcze pomyśleć, ale faktycznie takie odcięcie, samo wyłączenie yy, komputera, sprzątnięcie tego biurka, przy którym pracujemy, też będzie dobr, dobrą zasadą na zakończenie tematu. No to w takim razie, jakie są konsekwencje tego, że nie dbamy o równowagę między życiem prywatnym a zawodowym? Dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia? Jakie, jakie są konsekwencje? Bo przede wszystkim, yy, my musimy zrozumieć w którymś momencie, że ten balans mamy niezachowany tak, to też jest tak, że, że żebyśmy się nie zakręcili gdzieś w którymś momencie tej pracy, żeby nie było za dużo, bo my możemy pewnych rzeczy sobie nie uświadamiać i wtedy, no, można powiedzieć kolokwialnie, dopóki nie padniemy, tak będziemy dużo, dużo robić dużo pracować, ale tutaj konsekwencje mogą być różne, bo możemy być niezadowoleni ze swojej pracy, tak, możemy być po prostu zmęczeni, przemęczeni tym, co robiły. możemy mieć gorszy stan psychiczny, tak, długotrwałe, gorsze pogorszenie stanu psychicznego może prowadzić do pogorszenia stanu fizycznego. Tak? Z punktu widzenia chociażby BHP, jeżeli my się źle czujemy, jesteśmy mniej skoncentrowani, robimy błędy, możemy, może dojść nawet i do wypadku. Tutaj nie ma, nie ma reguły. Będziemy bardziej zestresowani. Tak, bo jeżeli będziemy pracować nieefektywnie, zauważymy to, że jesteśmy nieefektywni w pracy. Zauważymy, że pewne proste rzeczy, które kiedyś zajmowały nam kilka minut czy kilkanaście robimy przez pół dnia. Nie jesteśmy w stanie się skupić. Jeżeli pracujemy dla siebie, to, to, to może nikt tego tak nie odczuje, ale jeżeli my musimy się wykazać i wykonać pewne czynności, jeżeli tych zadań mamy dużo, no to nie będziemy dowozić, tak? Nie będziemy mieć zaległości, co będzie nas jeszcze bardziej frustrowało. Jeżeli nie zadbamy ten odpoczynek, to kiedyś w którymś momencie ten organizm powie nam stop te zasoby nasze się wyczerpią prędzej czy później. Dużo zależy od nas i pewnie jeszcze o takich sposobach na to zachowanie równowagi porozmawiamy sobie za chwilkę, ale zanim do tego przejdę, chciałabym Cię zapytać o to, jaką rolę pracodawca, jeżeli pracujemy w firmie o kogoś, jaką rolę pracodawca ma w tym, żeby nas, no właśnie, czy ma, czy nie ma, żeby nas wspierać w, w zachowaniu takiej równowagi. Czy to jest zadanie dla, dla przełożonego to niekoniecznie. Zawsze może nieć. Ważne, żeby nad tym tematem się pochylił i, i zastanowił. Niedobrze, jeżeli pracownik jest przeciążony zadaniami, ale niedobrze też, jeżeli pracownika potencjału nie wykorzystamy. Tak? To już są takie typowe zagadnienia HR-owe, więc tutaj ten balans pracodawca musi znaleźć, żeby chociażby, Przydzielić i zaplanować obowiązki swoim pracownikom. To zarówno szef, pracodawca, jak i kierownicy poszczególnych działów. Jest takie powiedzenie też: konia, jak dobrze ciągnie, to się mu dokłada. Chodzi o to, że jakiś pracownik, który też jest niezawodny i można na niego liczyć, to jest taka też tendencja do dokładania obowiązków, co też w którymś momencie może zostać, ta granica może zostać. Przekroczona, więc trzeba uważać. Pracodawca poza tym może w tej chwili. Mamy pakiety benefitów, jakie można pracownikom zaproponować, też bardzo duże, że pracujemy, ale po pracy masz karnet, proszę iść na siłownię, idź, popływaj, zrób coś dla siebie. Więc tutaj faktycznie pole do popisu pracodawca ma bardzo duże, żeby nas wspierać w tym, żeby ta równowaga była, była zachowana, żebyśmy my. Z uśmiechem z tej pracy wychodzili, ale też na drugi dzień z przyjemnością do niej wracali. Mhm. Ale to też pewnie y, zależy od tego, czy pracodawca, czy przełożony będzie pamiętał o tym, żeby po godzinie zakończenia pracy już nie dzwonić do pracownika, już y, nie wysyłać maili, y, na komunikatorze się y, nie, też nie odzywać. Bo ten jakby dostęp do, do człowieka mhm. w ogóle powoduje teraz, że mamy taką tendencję, że. Nie zwracamy uwagi, uwagi na to, która jest godzina. Po prostu piszemy. A to z drugiej strony może wywoływać też dosyć duży niepokój, no bo skoro dostałam maila od szefa o godzinie 22, bo jemu ja akurat tak było wygodnie wysłać, bo siedzi i nadrabia zaległości, on może nie oczekuje ode mnie odpowiedzi, ale ja czuję, że uh -huh. muszę mu teraz odpowiedzieć, chociaż jest 22. Już mentalnie jestem w zupełnie innym świecie, bo, bo przygotowuję się do snu. To też chyba warto zwrócić uwagę. Tak, na to. tutaj y, to już bardzo w y, dużej mierze zależy od kultury organizacji w ogóle. Czy my na urlopach sobie przeszkadzamy, dzwoniąc? Czy faktycznie nie może ten temat poczekać kilku dni, aż ta osoba na przykład wróci do, do firmy? No te maile i to, to wysyłanie maili, faktycznie bardzo często jest tak, że, że ten szef nie chce od nas tej odpowiedzi od 22 z hakiem. I tu jest znowu, jak my się nauczymy wylogowywać z tych wszystkich systemów i albo wyciszamy powiadomienia. Albo po prostu y, uczymy się tego, że jak coś przyjdzie, to, to nie ma przymusu, żeby od razu y, na to odpowiedzieć, tak? Albo y, męczyć się, męczyć się tematem. Y, ja sama bardzo często tak robię, że o godzinie 20 to ja już mam wszystko wyciszone i wyłączone, żeby nawet jeżeli coś się wydarzy, to żeby to dopiero następnego dnia się tym zająć. Tym bardziej, że rzeczy wirtualnie bardzo często nie jesteśmy w stanie załatwić. Nawet jeżeli mm. mamy Coś do zrobienia. Coraz częściej spotykam się w firmie też z takimi z, z uwagami, które są udzielane wprost. Słuchaj, jestem na urlopie, nie do mnie. Albo o 22 nie będę maili odbierał. To można komunikować i to powinno się komunikować. Mm -hmm. Tak jak mówisz, zastanawiam się, które pokolenie tak mówi najgłośniej. Nie dzwoń do mnie z tym Jeżeli myślisz o zetkach, to nie, bo one po prostu nie odbierają i w ogóle nie mają z tego powodu wyrzutów sumienia, bardziej moje pokolenie, które trochę się od tych młodszych uczy, i faktycznie już też nie chcemy być tak non stop dostępni, jak jeszcze to było parę lat temu, bo w moim pokoleniu. Jestem X-em chyba. To było takie modne, że się pracowało 24 i to nawet taki był prestiż, że taka jesteś zajęta. Tak, taka, taka duma, duma, prawda? Tak, że no właśnie, taka duma. No dobrze, Ola, a gdybyś miała przekazać naszym słuchaczom, naszym słuchaczkom taki zestaw porad, żeby sprawdzić sobie taką checklistę, co nam pomoże w zachowaniu tego naszego takiego życiowego hmm, BHP. Życiowe BHP. Bardzo Do dobre tak od razu. Przede wszystkim priorytety. Tak, ustalamy priorytety, czyli zajmujemy się tym, co jest dla nas ważne, bo to będzie powodowało, czy my właśnie przekierujemy bardziej tą naszą energię na tą pracę, czy y, będziemy myśleć jednak o, bardziej o wypoczynku, czy o innych rzeczach, które nas, y, które nas y, czy pasjonują, tak? czy nawet, czy mamy jakieś hobby. Planujmy, czas w pracy planujmy i planujmy te godziny, w których chcemy być dostępni. Dobrze, jeżeli możemy to zgrać z organizacją, której, z którą współpracujemy, tak? Jeżeli nasza firma, nawet jeżeli jestem zdalnie, a moja firma pracuje od 8 do 16, to dobrze, żebym ja się gdzieś tam w te widełki wgrała, bo wtedy będę, nie będę zaskoczona jakimiś telefonami w godzinach, które mi nie pasują. Ustalamy granice, o tym też mówiliśmy. Czyli jak nie, to nie. Pracujemy nad, nad asertywnością. Dobrą radą, a ja tutaj nie jestem dobrym przykładem akurat, to jest pozbycie się perfekcjonizmu. Tak, tak naprawdę, mhm. jak się na tym zastanowimy, to nikt nie oczekuje od nas, żebyśmy byli tacy bez skazy i, i perfekcyjni. Odpoczynek robimy to, co lubimy. Spędzamy ten czas tak jak lubimy. Jedni lubią posiedzieć i oglądać seriale, inni poczytać książkę, ktoś inny będzie odpoczywał aktywnie. Nie dajmy się też zwieść modą. Bo teraz wszyscy biegają, no to ja też będę biegać. A ja na przykład nie lubię biegać. Wszyscy uprawiają w koło triatlon, i to jest teraz bardzo popularne. Ja niekoniecznie, bo chyba z pływaniem mogłabym sobie nie poradzić. Nie poddawajmy się modom, róbmy to, co naprawdę sprawia nam przyjemność, żeby, żeby odpocząć. No zachowujmy ten balans taki fizyczny, o, o, mówię o śnie. To jest zależne od każdego indywidualnie. Kto jak lubi, jak długo. Nie zawsze, to znaczy chyba większy problem mają te osoby, które lubią długo pospać, no bo tutaj jednak się nie da nieskończoność, bo czas jakiejś pracy też obowiązuje. Pozbądźmy się też takiego przekonania, że jesteśmy tacy multi, multifunkcyjni. Lepiej chyba skupić się na jednej rzeczy, zrobić ją od początku do końca i, i nie ciągnąć iluś tam srok za całą. To no, przede wszystkim od czasu do czasu właśnie zastanowić się, pomyśleć, w którym kierunku ja zmierzam, czy to co robię to faktycznie sprawia mi satysfakcję, bo wtedy mogę poświęcić na to trochę więcej czasu, a może jednak faktycznie coś mi uwiera i czas jest. Aby coś w swoim życiu zmienić. Warto również dbać o relacje zawodowe, czyli to, jak w naszej firmie się komunikujemy, jak spędzamy wspólnie czas, jednak no, większość czasu spędzamy w pracy, e, dlatego dobrze jest, że jak wracamy do niej z przyjemnością. To powiedz mi, jak w takim razie sprawdzić, czy w którymś miejscu mamy, y, mamy niedobory? Bo coś nam się może wydawać, ale tak nie do końca. Gdybyśmy chcieli faktycznie sprawdzić, gdzie, gdzie nas uwiera, to czy są narzędzia, które nam pozwolą na to? Jest takie bardzo proste narzędzie, które może nam pomóc określić te nasze obszary. Ono nazywa się Koło Życia i podejrzewam, że większość z Was o tym słyszała. To jest po prostu technika, która jest wykorzystywana do oceny i zrozumienia równowagi między obszarami. I tutaj możemy sobie na tym kole zaznaczyć obszary, takie jak praca, rodzina, zdrowie, rozwój, osobisty, relacje społeczne, czy rekreacja. Tak? To jest taki przykład. One mogą być inne, może być ich więcej, może być ich mniej. Rysowanie, bo to się rysuje takie koło, na którym wyznacza się jakąś punktację, na przykład od 1 do 10 i Zaznaczamy sobie, jaki obszar w danym momencie, ile, na ile czasu, ile czasu mu poświęcamy. Tak? I wychodzi nam po prostu taki wykres. Czasami wystarczy, że po prostu usiądziemy i zastanowimy się, gdzie, w którym miejscu czujemy jakiś niedobór. Nad czym powinniśmy popracować, czy nad czym powinniśmy się bardziej skupić, i, i to jest takie taki proste, 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 prosta rzecz, którą możemy sobie, prosta technika, którą możemy sobie wykorzystać do tego, żeby zastanowić się, w którym momencie jesteśmy. To może odczarujmy teraz troszeczkę BHP, bo ty wykładasz na kierunku BHP. Ta dziedzina, ta tematyka jest też dużą częścią Twojego życia. No to teraz moje pytanie, jak to zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym ma się do BHP? Bo przypuszczam, że wiele osób, które nie są związane z BHP, no to cały czas tak stereotypowo myślą o BHP w kontekście nie wchodzenia powyżej jednego metra. Czy jednego metra albo noszenie kasków, tak? Albo na szanie kasku. No więc teraz odczarujmy troszeczkę podejście do BHP. Dlaczego ten wellbeing? No bo właściwie mówimy o wellbeingu teraz, o tym, o tym dobrym naszym samopoczuciu na co dzień. Jak to się ma do BHP? To kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy zestresowani czy wypaleni, to moja praca staje się dla mnie źródłem stresu. Jestem nieefektywna. Co powoduje, że będę robiła? Czy więcej błędów? Mało tego, możemy nie zauważać zagrożeń. My nie skupiamy się wtedy tak dobrze na pracy. Częściej osoby, które nas słuchają, podejrzewam, wyobrażają sobie pracę jako pracę przy komputerze. Tak? No Tu tych błędów takich i zagrożeń jest troszeczkę mniej. To znaczy zagrożeń... Takich fizycznych jest mniej, natomiast jak gdybyśmy sobie wyobrazili pracowników, którzy są zmęczeni, przemęczeni, pracują na halach produkcyjnych, pracują przy maszynach, to tam każdy mały błąd może spowodować, że oni ulegną po prostu wypadkowi. Dlatego to bezpieczeństwo mhm. i higiena to nie są tylko maszyny i urządzenia, ale przede wszystkim ludzie. I przede wszystkim my zajmujemy się ludźmi, bo patrząc chociażby na statystyki wypadkowe. To najczęściej jednak błę... wypadki zdarzają się z powodu błędów ludzkich. I nie dlatego, że ten pracownik nie ma instrukcji, czy nie wie, co ma robić, czy ta maszyna jest niesprawna, tylko właśnie dlatego, że on przestaje się koncentrować, on nie uważa w którymś momencie, on chce zrobić coś szybciej, bo jest zmęczony, chce zrobić coś na skróty. Z tego najczęściej powstają. Wypadki. Gdybyś miała, już tak na zakończenie, polecić naszym słuchaczom, naszym słuchaczkom takie trzy pierwsze kroki, które mogą podjąć teraz, żeby bardziej uważnie spojrzeć na swoje życie zawodowe i prywatne, bardziej uważnie sprawdzić na to, czy, czy zachowują równowagę, czy nie, to co by to było? Usiąść i pomyśleć. Usiąść, pomyśleć, yy, yy, zrobić sobie na przykład koło życia. Popatrzeć, które obszary wymagają poprawy, czy są jakieś obszary, których mogę się na przykład pozbyć, które zajmują mi czas, a nie dają satysfakcji. No, trzeba po prostu zastanowić się, czym dla mnie jest ten balans. Tak? Jak ja rozumiem zachowanie balansu między życiem i pracą, czego mi brakuje, co bym chciała jeszcze więcej, co bym chciała zmienić, i czy na przykład priorytety mi się nie zmieniły. Ostatni czas, ostatni czas. Olu, bardzo dziękuję Ci za, za rozmowę, za podzielenie się wskazówkami, za podzielenie się radami. Cenne, myślę, że na każdym etapie naszego życia, aby do tego wracać i zastanowić się, czy czasem nie popłynęliśmy za bardzo w jedną albo, albo w drugą stronę. Więc tak jak mówisz, taka chwila dla siebie, na zastanowienie się, na przemyślenie to jest to, jest to właśnie od czego możemy zacząć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Aleksandra Romaldo Marecka, wykładowczyni na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Uniwersytecie WSB Merita w Torunio. Dziękuję bardzo.